Cześć! W dzisiejszym filmie postaram się kontrargumentować i powalić gigantyczne wśród fanów Ninjago przekonanie, że stare Ninjago jest fajne, a nowe, czyli te od sezonu 11, beznadziejne i pokażę Wam, w jakich rzeczach nowe Ninjago jest lepsze od tego starszego, a może i ogółem jest lepsze. Zanim zaczniemy, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, to serdecznie do tego zachęcam. Jak Ci się spodoba film, to możesz dać łapkę w górę i komentarz. A teraz przejdźmy już do filmu. Na początku powiedzmy sobie, skąd bierze się to popularne przekonanie, że stary Ninjago jest lepszy od nowego. Otóż ja osobiście uważam, że z czystej ludzkiej nostalgii do tego, co było w młodym, beztroskim dzieciństwie i objawia się to u fanów tych starszych, już nastolatków. Teraz przejdźmy do argumentacji, dlaczego nowe Ninjago jest lepsze od starszego. Otóż jako powód numer pierwszy, dlaczego nowe Ninjago, czyli jak już powiedziałem, Ninjago od sezonu 11 jest lepsze, to grafika i animacja. Otóż może to być subiektywne odczucie, jednak w mojej opinii zarówno grafika, jak i animacja w nowym Ninjago jest o poziom lepsza, nie tylko dlatego, że jest bardziej przyjemna dla oko grafika, a animacja bardziej płynna, ale też dlatego, że mamy do czynienia z ciągłym progresem w tym temacie. Otóż jak spojrzymy na sezony od pilotażowego do 10, to poza zmianą w 8 sezonie mamy do czynienia z rzadkimi i niewielkimi zmianami graficznymi, natomiast w nowych sezonach twórcy bardzo często odświeżają te aspekty w serialu, czyniąc go ciekawszym fizycznie dla oka. I to już jest fakt, a nie subiektywna opinia. Dodam jeszcze moją subiektywną opinię, że wygląd ninja nadany im w 8 sezonie i obecny przez całe nowe Ninjago jest według mnie o wiele lepszy niż wygląd ninja przed 8 sezonem. Drugi plus i przewaga nowego Ninjago nad starym to nadanie życia tłu wydarzeń. Jak spojrzycie sobie na stare Ninjago i zobaczycie Ninjago City czy pustynię obok, za każdym razem gdy są one pokazane, to poza ważnymi dla fabuły miejscami są to martwe miejsca, gdzie nic nie ma. W Ninjago City są tylko dosłownie szare bloki, tylko i wyłącznie z dorysowanymi oknami, a na pustyni jest tylko piach i powtarzające się formacje skalne. To sprawia, że kraina Ninjago może sprawiać wrażenie w pewnym sensie sztucznego świata. Jeśli zwrócimy na to uwagę w nowym Ninjago, tam tło wydarzeń i scen ma życie, jest rozmaite i niepowtarzalne. Ponadto tutaj też wchodzi element graficzny, który także polepsza cały wygląd tła, ale to już argument pierwszy, który już wymieniałem. Argumentem trzecim za nowym Ninjago jest większa niż w starym Ninjago otwartość na nowych widzów, co powoduje, że łatwiej im się wkręcić w lore. Co oczywiste, jest część widzów, która uzna to pośrednio za minus, ponieważ twierdzi, że blokuje to możliwość budowania ciekawego i powiązanego ze sobą w każdym sezonie lore. Jednak tak jak powiedziałem, ma to swój plus w tym, że nowemu widzowi łatwiej zacząć oglądać Ninjago. Mniejsza ilość powiązań wydarzeń między sezonami za to właśnie odpowiada. Po czwarte, antagoniści w nowym Ninjago mają ciekawsze niż w starym motywacje do działania. Asphira nie chce po prostu przejąć władzy nad Ninjago, tylko chce zemsty na Wu. Unagami chce sprawić, aby każdy poczuł jego ból samotności i porzucenia. Czaszkoksiężnik chce uczynić swoje królestwo bogatym, a Kalmar chce zemsty na ludziach za odebranie części jego królestwa. Overlord ma już mniej ciekawe motywacje, czyli zawładnięcie Ninjago, lecz to przez jego naturę. Natomiast w starym Ninjago mamy na przykład Akronixa i Kruxa, którzy klasycznie i nudno chcą docelowo po prostu władzy, a także Chena, który też chce po prostu w ostateczności władzy. Garmadon też chce po prostu zawładnąć Ninjago, co ma swoje głębsze uzasadnienie, jednak nie jest i tak jedną z ciekawszych motywacji antagonistów Ninjago, więc więcej mniej ciekawych motywacji u nich mamy w starym Ninjago, a nie w nowym. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Ci się spodobało, to możesz zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, aby nie przegapić kolejnych tego typu filmów na moim kanale i aby wesprzeć moją skromną osobę w tym, co tutaj robię. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas na wysłuchanie mnie i do następnego razu. Cześć!